proszę, może tutaj. Czy jest czynny już, bo tam walę, stukam. Tak, przepraszam tak. bardzo, bo nie słyszałem pana, po prostu byłem w tym czasie w toalecie. A, to już ręce później umyję. Proszę o to spis potraw. Głodny pan jest? Tak, bardzo. O, to się znakomicie składa, bo mamy tutaj mnóstwo jedzenia. Akurat jutro byśmy musieli to wszystko wywalić. A tak dzięki panu zawsze coś tam się, prawda, uratuje. Słucham, coś do picia na początek? Wodę. Woda. Woda. Diabelskie jacuzzi czy leśna sadzawka? Czyli że co? Gazowana czy nie? Bez gazu. Bez gazu. Czyli leśna sadzawka. Dobrze, to poproszę tę leśną sadzawkę. A może byś ta sadzawka zimna? Leśna sadzawka skuta lodem. Bardzo proszę. O, własnoręcznie panu pokruszę lód. O, a przy okazji... Dobrze, coś do jedzenia? Na pierwsze poproszę rosół. Co takiego? Rosół. Gdzie pan tam wypatrzył rosół? No się chyba nie ma. Oczywiście, że nie ma. A to dania kuchni polskiej nie ma rosołu? Proszę pana, to nie jest jakiś bar u Ziutka, czy u innego psiutka, tylko karczmo oberża wylęgarnia smaku. I u nas nie ma zup, co najwyżej są polewnice. Dobrze, w takim razie, czy jest może taka polewnica rosół? Jeśli nawet wśród naszych polewnic jest i taka, która smakiem i konsystencją przypomina rosół, to na pewno nie nosi prymitywnej nazwy rosół. Tak samo jak ja, nie nazywam się kelner. A jak się pan nazywa? Jadłopodawca. Dobrze. W takim razie, panie jadłopodawco. Słucham, jadłoodbiorco. Co to jest za polewnica? Przedbitewny wzmacniacz woja. Pomidorowa. A polewnica pobitewne pobojowisko? Flaki. A pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki? Rosół. To poproszę tę pierwszą dywizję. Całym zdaniem. Poproszę pierwszą dywizję imienia Tadeusza Kościuszki. Bo by pan dostał bez makaronu. A dlaczego ta pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki? To jest rosół. A gdzie się sformowała pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki? W Sielcach. Jaka tam płynie rzeka? Oka. Co pływa w rosole? Jasna sprawa, nie? Czyli tutaj to pewnie, pewnie będzie grochówka to będzie, tak? Z grochu powstałeś i w groch się obrócisz. Tak. Jedzmy, ale pamiętajmy o rzeczach ostatecznych. W końcu wszystko, co zjemy, i tak ostatecznie. Coś na drugie? Na drugie poproszę tak. Schabowy, ziemniaki, kapusta. Ale będzie zgadywania. Jak tam jest schabowy po waszemu? Nie wiem. A nie wiem, a na pewno pan wie. Wiem, ale milczę w 13 językach. No panie, tak się będziemy bawić, jak idioci, no. Proszę pana, nie po to ktoś siedział całą noc w pocie czoła, wymyślając wszystkie te nazwy, aby pan teraz tu przyszedł i je bezceremonialnie i po grubiańsku zignorował i zlekceważył. Kto to wymyślał? To bez znaczenia. Proszę pana, się nie będę godzinę zastanawiał, czy jakiś głupek pod jakimiś głupimi nazwami, co on tam poukrywał. Jestem zdumiony. Widzę, że pan przyszedł do nas się tylko bezmyślnie nażreć. Jadłopodawco, tu jest 703 pozycje. Ja się nie będę głowił, bo jestem głodny. Dobry jadłoodbiorca, dobry. Szukaj! Dolegliwość pijanego wieśniaka? Wątróbka. Tuchaj bej na palu? Szaszłyk. Bochun na palu? Też szaszłyk. Tamto szaszłyk, to szaszłyk? Ten był drobiowy, ten jest wieprzowy. Kurowa w Budapeszcie? Gulasz, tak? Placek po węgiersku. Czekaj pan. Podeszła w piachu? Schabowy w panierce. A, dobrze. To poproszę tę podeszwę. W piachu, bo bym dostał bez piachu.
Nie pojmuję, skąd w pana głosie ten triumfalny ton. Gdyż tak się składa, iż podeszwy wyszły. Nie! Tak. Była wycieczka z olkusza, zjadła wszystko, co się rusza. To skoro nie schabowy, to poproszę mielony. Wracamy do gry. Przysmak bez depilacji? Golonka. Pod łóżkiem chorego kasztelana? Kaczka. Biuro rzeczy znalezionych? Mielony. No wreszcie. Dziecko by to zgadło, ten siedzi. Ducha przewala tymi gałami na prawo, na lewo, no cyrk. Ale się udało. Zadowolony pan. Satysfakcja. A jeszcze ziemniaki i kapusta. Pisz ty, ty, ty. Proponuję zacząć od ziemniaków. Szukamy w dodatkach, bardzo proszę. Połowa Ryszarda? No. Nie wiem. Ryż! Ryż! Art! Jurand w bramie? Frytki! Dlaczego Jurand w bramie to frytki? Pędził ślepy, nie zauważył krotownicy. Czyniaj pan. Polne gamonie? To są polne gamonie? Ziemniaki. Yes. No to łatwe było. To się pan nie popisał. Łatwe. Wiedziałem to, od razu. To muszę zmienić. A, boż. Cały dzień wymyślałem te nazwy, zmęczony byłem. W końcu się ciemno zrobiło, 23. Jeszcze taka koleżanka przylazła i tam gitarę zawracała. No jak tam z tą koleżanką? Coś tam... Wink, wink, wink. Coś tego? Czego? Odpięła wrotki? Nie, no właśnie, nic nie było, kurde. Się tylko nagadałem, herbatę opiłem. No jak pan jej takie rybusy wymyślał, co ma robić? Jak jest głupia, to niech spada. Dobra, tuśka, kapustę panu daruję, bo to i się kucharz nie doczekasz, pan łaskawie zgadnie. A jak jest kapusta? Zielony donosiciel. Wszystko? Tak. Nie! Jeszcze chciałem alkohol, tylko pan mi nie podpowiada, wiem o co chodzi. Poproszę gul, 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 gul. Tylko raz dwa. Gul, 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 to jest piwo, tak? Piwo. Indyk. To nie ma sensu. Tylko się pan ośmiesza. Proponuję panu pocałunek na zapleczu. To się trochę za mało znamy. Tak się nazywa drink. Wódka i taka zielona woda z Biedronki. Mieszamy to wszystko na zapleczu w kuble. Ja myślałem, że my coś tam na zapleczu. Pan w tym przebraniu, Jezus. Dobrze, poproszę pocałunek na zapleczu. Z języczkiem? Proszę? Ze słomką? Ze słomką? Się przestraszyłem, że pan do tematu wraca. Dobrze, poproszę pocałunek ze słomką. Całym zdaniem. A nie chcę z makaronem. Powtarzamy za mną. Bardzo uprzejmie poproszę. Bardzo uprzejmie poproszę. Kochany panie jadłopodawco. Kochany panie jadłopodawco. No i dalej Pinokio idzie sam. Bardzo uprzejmie poproszę, kochany panie jadłopodawco, o pocałunek na zapleczu z języczkiem. Aż ty... I po czymś taki pan jeszcze będzie jadł? Ma pan zdrowie? Jak knur. Rozumiem, że to wszystko. Wobec tego zmierzam do kuchni, ale zanim to zrobię, muszę pana lojalnie uprzedzić, iż wszystko w naszym lokalu jest płatne z góry, gdyż naszą zasadą jest to, iż wszystkich naszych klientów traktujemy jak potencjalnych złodziei. Dlatego spytam teraz o formę płatności. Karta czy gotówka? Jako że zwitków papierowych mi nie stanie, zabulić waści muszę plastikowym osielcem. Znaczy, ponieważ nie ma pan ze sobą wystarczająco wiele gotówki, to zapłaci pan kartą. Już ci. A pomykajże, chyżo. Do gotowalni, żeby tam jadłosprawiacz piorunem obiadyniec nagrzmocił. Znaczy, mam pójść, pospieszyć kucharza? Bimbruj! Wełniana istoto. Czyli? Pędź, baranie.
Dziękujemy państwu jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Kabaret moralnego niepokoju. Dziękujemy. Jesteście państwo za dobrzy.